Pani marszałek, panie ministrze, w źródłach finansowania dodatkowego rocznego świadczenia emerytalnego lub rentowego oraz kosztach jego obsługi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wskazano, że środki finansowe będą pochodziły z Funduszu Solidarnościowego, który został utworzony w celu wsparcia społecznego, zawodowego i zdrowotnego osób niepełnosprawnych. W jaki sposób przekazanie powyższych środków przyczyni się do realizacji celu, jakim powstał Fundusz Solidarnościowy? W uzasadnieniu projektu rząd wskazał, że koszt wypłaty kolejnego dodatkowego świadczenia rocznego w 2021 roku to kwota około 10 600 000 000 zł. Jaka część powyższej kwoty będzie pochodziła ze środków Funduszu Solidarnościowego? Jakimi środkami finansowymi dysponuje obecnie Fundusz Solidarnościowy i czy uszczuplenie środków Funduszu Solidarnościowego o kwotę przeznaczoną na wypłatę dodatkowego świadczenia pieniężnego pozwoli na właściwą realizację celów, do jakich został powołany? Dziękuję bardzo.